Odyseja wyborcza. Zaczynamy, Łukaszenkowski. Witam Państwa bardzo serdecznie. 10:10 słuchają Państwo Radia Wnet. Słyszymy się na falach FM oraz w internecie na www.wnet.fm. Oczywiście jesteśmy w ciągu wyborczym w kampanii wyborczej. Do wyborów zostało 38 dni. Dzisiaj mija termin składania przez komitety wyborcze list wyborczych do Sejmu i do Senatu. Zobaczymy, ilu komitetom i w jakiej skali uda się zarejestrować swoje listy. Proces ten śledzą i politycy, ale też eksperci, politolodzy, także socjologowie polityczni. Naszym gościem Marcin Pallada. Dzień dobry. Dzień dobry. Będą zaskoczenia? Uda się jakiemuś komitetowi spoza tej wielkiej piątki, czyli PiS, Platforma, Lewica, Trzecia Droga i Konfederacja, zarejestrować ogólnopolski komitet wyborczy do Sejmu? Tak, wszystko wskazuje na to, że będzie szósty ogólnopolski komitet wyborczy bezpartyjny, samorządowcy. Dlatego, że na wczoraj mieli zarejestrowane 20 okręgów wyborczych. Przypomnę, że do rejestracji na poziomie minimum potrzebne jest 21 okręgów po to, żeby finalnie pozostałe 20 okręgów zarejestrować na tak zwane zaświadczenie. Więc wszystko wskazuje na to, że ostatecznie będzie 6 komitetów. Co to oznacza dla tej pozostałej piątki, jak pojawią się bezpartyjni samorządowcy? No zawsze to oznacza stratę, dlatego że taka formuła trochę partyjności związków z tą polityką lokalną oznacza, że przede wszystkim te ugrupowania, które te kwestie właśnie samorządności akcentują, mogą tutaj mieć, nie powiem, poważne problemy, ale liczyć się z sytuacją, w której będą mieli w kolejnych sondażach, które będą już uwzględniały bezpartyjnych samorządowców, słabszy wynik. Kto może najwięcej stracić? No, badania, które, z których wynikami się zetknąłem pod kątem ewentualnie startu z bezpartyjnych samorządowców, wskazują, że najbardziej stratną formacją może być Trzecia Droga, czyli Sojusz PSL-u i Hołowni. Natomiast no, pozostałe ugrupowania też mogą w nieznacznym stopniu tracić. Najmniej, jak wskazują badania, stratna powinna być formacja rządząca, czyli Prawo i Sprawiedliwość. No, czyli pojawienie się bezpartyjnych samorządowców to może być kolejny czynnik, kolejny kamyczek, który utoruje drogę nie tylko do zwycięstwa, ale do samodzielnych rządów Prawa i Sprawiedliwości? No, do samodzielnych to ja bym był daleki od takiego optymizmu, bo to trzeba co najmniej 231 mandatu. Przypomnę, że w najlepszym układzie w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość mogłoby liczyć, przeliczając poparcie na mandaty, na 196-198 mandatów. Więc to jest kwestia 30 kilku mandatów. To bardzo trudne zadanie. Ale to są liczenia, które mówią, które wliczają trzecią drogę, która wchodzi do Sejmu, a kiedy jej nie będzie, to wtedy się może zmienić. Nie, to się niewiele zmieni, panie redaktorze. To jest mit, który jest serwowany w mediach, między innymi przez tak zwanych ekspertów liberalnych, dlatego że to nie jest prosta zasada, że ubytek mandatów dla jednego ugrupowania, które nie przekracza progu, oznacza automatyczne wzmocnienie innego podmiotu. To jest kilka podmiotów, dlatego że fakt niewzięcia mandatów w okręgu X czy Y przez Trzecią Drogę nie oznacza, że weźmie Prawo i Sprawiedliwość, dlatego że układ w każdym okręgu jest inny. To jest 41 różnych kombinacji i może się okazać, że na skutek wypadnięcia z Trzeciej Drogi większym beneficjentem, nieco większym beneficjentem niż PiS może być na przykład Koalicja Obywatelska i Lewica. Chociaż wybory z roku 15 pokazały inny mechanizm. No tak, tylko że proszę zwrócić uwagę, że wtedy mieliśmy po pierwsze do czynienia z sytuacją, kiedy 18% głosów się zmarnowało, a nie dajmy na to okolice 8%, czyli taki poziom, który pod 8% dałby niemożność partycypowania w podziele mandatu przez Trzecią Drogę. Poza tym trzeba uwzględniać jeszcze parę innych czynników wynikających z prawideł Donta. Ta sytuacja z 2015 roku nie ma możliwości powtórzenia się w takiej samej kombinacji w roku 2023. Wczoraj moim gościem był profesor Antoni Dudek, właśnie wskazywał, że PiS ma niewielką, ale jednak istniejącą szansę na samodzielne rządy. Profesor wskazywał właśnie na rok 15, no i w tym wypadku na niedostanie się trzeciej drogi. Panie redaktorze, jak to właściwie jest? Jak się w Polsce zdobywa mandaty w wyborach? Bo wydaje się, że mało osób to właściwie rozumie, jak działa nasz system wyborczy.
To zacznijmy od samego momentu głosowania, kiedy zamykane są lokale wyborcze. Zbiera się komisja, która otwiera urnę. W tym przypadku będziemy mieli liczenie w 15 października nie tylko głosów do Sejmu i Senatu, ale także tej karty referendalnej, ale załóżmy, że skoncentrujmy się na Sejmie, dlatego że jak Państwo wiecie, Senat ma oczywiście znaczenie ustrojowe w naszym kraju, ale zwykła większość pozwala na odrzucenie weta senackiego. Więc w momencie, kiedy zamykane są lokale wyborcze, wyjmowane są karty do głosowania, to zlicza się wynik, ale na poziomie wyłącznie wskazań na komitet wyborczy, dany komitet wyborczy. I te dane ze wszystkich obwodów głosowania wędrują do Państwowej Komisji Wyborczej i na podstawie tych wyników PKW rozstrzyga, które komitety przekroczyły wymagany próg wyborczy, a które nie. I to ma tyle związek, że te, które przekraczają, mają możliwość partycypowania w podziale mandatów, ale uwaga, na szczeblu okręgów wyborczych, a nie w związku z wynikiem ogólnopolskim. Wynik ogólnopolski ma tylko znaczenie raz, o czym mówię, czyli w momencie selekcji komitetów, które partycypują i nie partycypują w podziale mandatu. I potem, kiedy jest zgoda PKW i wykaz komitetów, które mogą partycypować, znowu jest zadanie dla komisji okręgowych, dla komisji obwodowych, które zliczają wyniki, ale już w tym momencie pod kątem poparcia na szczeblu okręgu wyborczego dla danego komitetu i wskazań personalnych na poszczególnych kandydatów. I na tej podstawie, kiedy wyłania się nam obraz w każdym z okręgów wyborczych, dane są agregowane w skali ogólnopolskiej. Mamy 41 różnych protokołów z okręgów wyborczych. Po sumowaniu to daje wynik ogólnopolski. Panie redaktorze, to teraz, jak rozumiem, to wskazuje, jak bardzo istotne jest dobre ułożenie list w okręgach właśnie, który komitet robił, czy zrobił to najlepiej. Biorąc pod uwagę to, co mamy w ostatnich kilkunastu dniach, czyli taką, można powiedzieć, trochę turystykę okołowyborczą, no to widać, że przynajmniej trzy komitety wyciągnęły wnioski z prawideł geografii wyborczej, czyli z tego, gdzie warto przesunąć mocniejszego kandydata po to, żeby ewentualnie wziąć ten 1, 2, 3 mandaty więcej w danych okręgach wyborczych. Tutaj z całą pewnością lekcję odrobiło Prawo i Sprawiedliwość, ale też widać przesunięcia, jeśli chodzi o Lewicę, gdzieś też lekkie przesunięcie, jeśli chodzi o Koalicję Obywatelską. Jak to ostatecznie wpłynie na wynik? No to jest za wcześnie, żeby mówić, bo to jest ta część teoretyczna, którą wykonały sztaby, którą wykonały komitety, właśnie przesuwając kandydatów, tak a nie inaczej konstruując listy na poziomie okręgów wyborczych. Natomiast no, ostateczny głos zależy od suwerena. Ja tylko chcę Państwu przypomnieć choćby takie dwa zdarzenia z roku 2019 z partii rządzącej, które bardzo wyraźnie wygrała, mam na myśli Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczoną Prawicę, wybory sejmowe, otrzymując niespełna 44% głosów, i byli tacy kandydaci bardzo wysoko uplasowani na liście wyborczej, choćby pan Czabański w Kujawsko-Pomorskiem, czy pan Piotrowicz na Podkarpaciu, którzy mimo tej wysokiej pozycji, czyli ułożenia listy tak, żeby oni no, byli blisko tego podziału, przydziału mandatów. Ostatecznie to wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy zdecydowali, że jednak nie chcieliby widzieć tych dwóch osób w parlamencie. To jest tak, że taka zła, zepsuta, niesprawna lokomotywa ciągnie całą listę w dół, czy lista sobie i tak poradzi, bo ludzie wybiorą dwójki, trójki albo inny numerek z listy wyborczej konkretnego komitetu? No, mamy tutaj zróżnicowanie, jeśli chodzi o podejście wyborców. Są tacy, którzy po prostu głosują na szyld i zwykle stawiają krzyżyk przy nazwisku numer jeden. Stąd zawsze funkcjonujące to powiedzenie, kto ma jedynkę, ten ma pewny mandat, chociaż no, zdarzały się wyjątki przez 30 lat demokratycznej Polski, że nawet jedynki nie wchodziły do Sejmu. Natomiast jest też duża część wyborców, która głosuje mocno personalnie, w sensie wskazuje na konkretne osoby, konkretnych kandydatów, których zna, ceni, czy chce dać możliwość, żeby funkcjonowali w parlamencie. I tutaj w tych wyborach także będzie ta batalia między pierwszym a drugim rozwiązaniem. Kto jak zagłosuje, no to wiemy, jakie znaczenie i jak to sobie poradził, żeby ułożyć listy lokalnie. A kampania, zwłaszcza w internecie w ostatnich dniach, jak wygląda Pana zdaniem? Wydaje się, że Prawo i Sprawiedliwość udało się partii rządzącej jakoś odzyskać sterowność nad własną kampanią.
W stosunku do tego, co mieliśmy jeszcze półtora miesiąca temu czy miesiąc temu, istotnie widać postęp, jeśli chodzi o partię rządzącą. Ona się trochę pozbierała, tak byśmy to określili. Natomiast te efekty działań nie są z całą pewnością zadowalające, dlatego że obserwujemy co prawda lekki wzrost notowań Prawa i Sprawiedliwości, ale ten poziom poparcia z całą pewnością nie daje komfortu w postaci większości w następnym parlamencie. A z drugiej strony odrabia się straty. Jak czytam pańskie wywiady, analizy, to wskazuje pan, że jest jeden komitet, który sobie dość słabo radzi w tej kampanii. To jest komitet trzeciej drogi. Nie wiem, czy moja ocena jest trafna. No, tak się dzielę też moimi opiniami. Obserwuję wszystkie komitety wyborcze, ale z całą pewnością tam, któremu idzie najsłabiej, to jest Komitet Trzeciej Drogi, czyli Sojusz Hołowni i Kośniaka-Kamysza. I myślę, że tutaj jest kilka przyczyn. Długo byśmy o tym mówili, ale chcę wskazać na te podstawowe. Myślę, że to jest sojusz dwóch różnych środowisk, które dopiero budują zaufanie. Więc na razie w odczuciu części wyborców może być tak, że to jeszcze są dwa organizmy, które się nie skleiły i to być może będzie rzutowało na wybór niektórych potencjalnych wyborców tego ugrupowania, bądź niewskazanie na to ugrupowanie. Drugi czynnik jest taki, że trzecia droga plasuje się tuż nad progiem 8%, więc narażona jest przy słabej kampanii na to, że tego progu nie przekroczy, nie będzie miała reprezentacji, a tych, którzy są chętni na to, żeby pozbierać te głosy wahających się na trzecią drogę, jest sporo, bo jest tam pewnością Koalicja Obywatelska i Donald Tusk, który robi wszystko, żeby trzecia droga wypadła pod próg wyborczy, bo to pozwala mu być hegemonem na scenie politycznej po stronie antypisu, ale z tą pewnością chętnie po głosy trzeciej drogi, szczególnie tej części związanej z Hołownią, ale też z PSL-em, niby choćby bezpartyjni samorządowcy, o których rozmawialiśmy na początku naszej rozmowy. Który może po raz pierwszy uda się zarejestrować ogólnopolski komitet wyborczy. Jeszcze kwestia liderów, bo to jest interesujące. Mamy różne spojrzenia w różnych komitetach. Dwa największe stawiają na silne, wyraziste przywództwo, podczas gdy dwa kolejne, Lewica i PSL, trzecia droga właśnie PSL, Szymon Hołownia, raczej na jakąś formę duopolu albo zgoła kolektywnego zarządzania, kolektywnego przywództwa. Co się bardziej sprawdza w kampanii wyborczej? No, biorąc pod uwagę dominację dwóch komitetów, dwóch partii od lat, czyli PiSu i Platformy, widać, że ten spór ogniskuje wokół dwóch nazwisk, dwóch bardzo znanych, sprawnych polityków, mam na myśli Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska. Natomiast musimy brać pod uwagę to, że jednak jedna trzecia wyborców, około jednej trzeciej wyborców, to są ci, którzy nie sympatyzują z jednym drugim ugrupowaniem, poszukują tej trzeciej drogi, ale bez tutaj odwołania się do tego komitetu, o który startuje w wyborach. I tutaj faktycznie obserwujemy w tym segmencie sceny politycznej, czyli mam tu na myśli Konfederację, gdzie jest taka forma jak gdyby współliderowania Lewicy czy Trzeciej Drogi i jak widać to wielu wyborcom odpowiada. To jeszcze na koniec dwa słowa o Konfederacji, powiedzmy, albo żeby nie zadać komitetu, czy pan redaktor, naszym osiem Marcin Paradę, już obstawił czarnego konia, który nas zaskoczy 16 października, kiedy będziemy znali już takie pierwsze w miarę oficjalne i w miarę pełne wyniki. Problem polega na tym, panie redaktorze, szanowni państwo, że cały czas mamy stosunkowo wysoki odsetek niezdecydowanych wyborców. On się waha między 5 a 10%. To jest dużo, biorąc pod uwagę choćby fakt, że różnica między prowadzącym w sondażach PiS-em a Koalicją Obywatelską to jest w tej chwili jakieś 4, może 5 punktów procentowych. Więc ta skala niezdecydowanych powoduje, że cały czas do końca nie wiemy, jaką przewagą, jeśli wygra Prawo i Sprawiedliwość. Po drugie, nie wiemy cały czas i nie będziemy pewnie wiedzieli do samego końca, czy trzeciej drodze uda się przekroczyć próg wyborczy. No i w końcu ten element, który się pojawił, nowy, świeży, o którym już rozmawialiśmy, czyli bezpartyjni samorządowcy. Tutaj myślę, że każdy z tych, którzy na poważnie zajmują się analizą sceny politycznej, nie byliby w stanie w tej chwili określić, czy to poparcie będzie tak jak
przy tych startach już dwukrotnych bezpartyjnych samorządowców, gdzieś na poziomie 1-2%, czy tym razem bezpartyjni samorządowcy korzystający z tego, że plasują się właśnie w tym sporze między PiS-em a Platformą i adresują swoją ofertę do tych, którzy są zniechęceni tym duopolem, uzyskają więcej procent wskazań. A Konfederacja, jej czas minął, już najwyższe sondaże i największa popularność za tą partią, czy jeszcze może odzyskać dynamikę? W lipcu był z tą pewnością jak na razie ten pik sondażowy, to było okolice 14-15%. W tej chwili notowania Konfederacji się nieco cofnęły. To jest szereg błędów, które ta formacja popełniła. Nie ma już pewnie czasu, żeby o tym rozmawiać. Może będzie okazja. Natomiast do końca nie wiemy, dlatego że jest możliwe zarówno utrzymanie tego poziomu, który jest w tej chwili, ale nie wykluczyłbym także wariantu ewentualnej jeszcze progresji w końcówce kampanii. To jest wynik tego, na ile Konfederacji uda się zmobilizować ludzi młodych, którzy bardzo często deklarują, że pójdą i będą głosować, no ale potem jak dochodzi co do czego, to ta aktywność jest mniejsza. Także tutaj w dużej mierze pozycja Konfederacji będzie zależała od tego, czy młodzi ludzie, którzy w dużym odsetku deklarują chęć głosowania na Konfederację, jednak 15 października pójdą do urn wyborczych i na Konfederację zagłosują. To już na koniec pytanie o to, które grupy będą głosować. Myślę, że mamy minutkę, dwie. Wiele osób mówi, zwłaszcza tych ośrodków lewicowo-liberalnych, że to kobiety rozstrzygną, że to jest ta grupa, którą trzeba politycznie zagospodarować, to ona podejmie decyzję, kto będzie w Polsce rządził. No, to myślę, że to jest zbytnie uogólnienie, żeby mówić, że los wyborów jest w rękach kobiet, bo przypomnę, że tego typu deklaracja padała też ze strony środowisk centrolewu, opozycji centrolewicowej w wyborach prezydenckich, że to kobiety spowodują, że będzie zmiana w Pałacu Prezydenckim, że prezydentem zostanie Rafał Trzaskowski. No kobiety równie licznie jak mężczyźni stawiły się przy urnach wyborczych, a to jednak Andrzej Duda wygrał różnicą 2 punktów procentowych. Myślę, że jest kilka takich ważnych segmentów wyborców, którzy będą rozstrzygali o wyniku. Ja bym tutaj skoncentrował się na mieszkańcach średnich miast, bo co do wielkich aglomeracji wiemy, że to jest raczej teren niedostępny dla Prawa i Sprawiedliwości. Z kolei jeśli popatrzeć na Koalicję Obywatelską, no to jej łowienie w elektoracie wiejskim czy małomiasteczkowym też ma swoje duże ograniczenia. Natomiast otwartym pytaniem pozostaje to, jak zachowają się wyborcy średnich miast, tych miast z mieszkańcami aspirującymi, z wyborcami aspirującymi, czy wybiorą to, co było do tej pory między 15 a 23 rokiem, czy zdecydują się na zmianę, czyli częściowo powrót do tego, co było przed 15 rokiem. O tym mówił Marcin Paladę, politolog i socjolog zajmujący się geografią polityczną w sposób precyzyjny. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję, kłaniam się. Do usłyszenia, do zobaczenia, godzina 10.